Konferencji
specjalna rządowa ustawa, tłumaczy Jadwiga Emilewicz. To pierwsze tak kompleksowe podejście w Europie. Ustanawiamy standardy w zakresie prawa wspierającego rozwój pojazdów i napędów alternatywnych w Europie. Podczas Impact Mobility Revolution prezentowane są nie tylko projekty, ale już funkcjonujące rozwiązania, jak autobusy czy auta elektryczne, dzięki którym ograniczona jest ilość spalin. W Katowicach wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild poinformował z kolei o powołaniu spółki celowej zajmującej się budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. O tym, że koordynacja wszystkich prac związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym to takie biznesowe zarządzanie tą inwestycją będzie powierzone spółce, mówione było już od pewnego czasu. Na czele nowej spółki stanął dr Jacek Bartosiak. Od roku jest członkiem zespołu doradczego pełnomocnika rządu do spraw CPK i jednocześnie specjalistą do spraw geopolityki. Poinformował, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest koniecznością. Hiszpania miała Kadyk, Portugalia miała ujście rzeki Tak, dzięki którym przeważam, żeby Portugalcy i Hiszpańcy budowali imperium. Turcy, wcześniej Bizantyjczycy mają Konstantynopol, Chińczycy dawniej mieli plamę nefrytową. My w 20-leciu Gdynie w XXI wieku musimy zbudować Centralny Port Komunikacyjny oraz wreszcie łamać bankę pozaborową Polski Centralnej, która nie jest właściwie skomunikowana z resztą kraju. W ocenie Jacka Bartosiaka Centralny Port Komunikacyjny wraz z nowymi szlakami kolejowymi i drogowymi będzie stanowił strategiczną infrastrukturę dla 180 milionów mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. Przewiduje się także, że zatrudnienie może tu znaleźć nawet 150 tysięcy osób. To szacunki powstały w oparciu o położenie Polski, tłumaczy Jacek Bartosiak. Uważamy, że w ogóle wygeneruje geometryczne przyrosty ruchu lotniczego i w ogóle interakcje międzyludzkie. Dlatego, że położenie Polski jest w regionie tak kluczowe. Powstanie tej infrastruktury uruchomi nieznane jeszcze nam na naszych oczach procesy integracyjne i interakcje międzyludzkie. Nowy węzeł komunikacyjny w ciągu 9 lat ma zostać uruchomiony w okolicy miejscowości Baranów na zachodzie województwa mazowieckiego. Michał Wojczyk, Polskie Radio 24. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Komisja Kultury rekomenduje Sejmowi przyjęcie bez poprawek projektu ustawy o ustanowieniu Święta Chrztu Polski. W trakcie prac główny spór dotyczył przyjęcia symbolicznej daty tego święta. Czy tak jak chciał wnioskodawca, miałoby to być dzień 14 kwietnia, czyli jak chce Platforma Obywatelska 15 kwietnia. Poseł Wojciech Król powiedział, że klub nie ma wątpliwości co do doniosłości wydarzenia, ale nie zgadza się na ustanowienie daty święta na 14 kwietnia, bo data Chrztu Polski nie jest znana. 14 kwietnia jest nie do przyjęcia. 14 kwietnia 1934 roku powstał obóz narodowo-radykalny, skrajnie prawicowy w charakterze faszystowskim. I biorąc pod uwagę tę datę, można domniemywać, że jest to próba wprowadzania skrajnych narodowców, ksenofobów i często antysemitów do polskiej polityki. To będzie święto polskich podziałów. W podobnym tonie wypowiedział się klub Nowoczesna. Katarzyna Lubnauer powiedziała, że data Chrztu Polski nie jest pewna, ale wiadomo na 100%, że 14 kwietnia 1934 roku to data powstania organizacji ONR. W związku z tym należy się spodziewać, że to, co robicie, to jest układ w stosunku do prywatnych sił, że to hodujecie siłę agresji, że doprowadzicie do sytuacji, w której to święto stanie się świętem nienawiści, a nie świętem cywilizacyjnym związanym z przynależnością Polski do Europy. Podczas debaty poseł sprawozdawca Dariusz Piątkowski z PiS tłumaczył, że 14 kwietnia, podobnie jak 11 listopada, jest datą symboliczną, która w intencji wnioskodawców ma jednoczyć Polaków. Przeciwnikom projektu zarzucił, że zachowują się jak skrajni lewacy w Europie, którzy wszystkich swoich oponentów próbują utożsamiać z faszystami. Ani inicjatorzy, ani zwolennicy tej ustawy w żaden sposób nie nawiązywali do jakichś innych wydarzeń historycznych. Państwo próbują na siłę budować narrację, która znowu ma skłócić Polaków, zamiast ich zjednoczyć. Gdyby szukać daty 14 kwietnia, to można znaleźć mnóstwo innych wydarzeń, które mogłyby się komuś z czymś skojarzyć. Inicjator projektu poseł Jan Klawiter, który jest reprezentantem Prawicy Rzeczpospolitej, powiedział podczas debaty, że jest mu wszystko jedno, czy święto będzie obchodzone 14 czy 15 kwietnia, bo nie jest to meritum sprawy. Pod projektem podpisali się posłowie z różnych klubów. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W Instytucie Kardiologii w Warszawie po raz pierwszy w Polsce wykonano jednoczesny przeszczep serca i wątroby u jednego pacjenta. Takie zabiegi w Europie wykonuje się tylko w kilku ośrodkach. Dyrektor Instytutu Kardiologii profesor Tomasz Hryniewiecki powiedział, że była to unikalna operacja. Po raz pierwszy w Polsce wykonaliśmy przeszczepienie dwóch narządów u jednego pacjenta.
marca 2019 roku Wielka Brytania staje się momentalnie krajem trzecim ze wszystkimi tego konsekwencjami celnymi, biurokratycznymi, administracyjnymi, koniecznością potwierdzania niezliczonej ilości dokumentów. Dlatego, jak mówi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, już teraz przedsiębiorcy powinni zacząć myśleć o tym, co może stać się w ich przypadku. A sprawa jest dla polskiej gospodarki niezwykle ważna, bo Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. Wielka Brytania jest naszym trzecim najważniejszym rynkiem zbytu, drugim najważniejszym odbiorcą artykułów rolno-spożywczych z Polski. Mówi wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa. Według danych ministerstwa ponad 5700 polskich firm eksportuje obecnie towary do Wielkiej Brytanii. Wydana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych broszura jest już dostępna na stronie internetowej resortu. W najbliższym czasie polskie władze planują także zorganizować serię spotkań z przedsiębiorcami, także tymi na stałe pracującymi w Wielkiej Brytanii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W połowie 2016 roku Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu swojego kraju ze struktur Unii Europejskiej. Formalnie Wielka Brytania przestanie być członkiem wspólnoty 29 marca przyszłego roku. Obecnie trwają negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Londynem na temat warunków wyjścia Brytyjczyków. Nie wiadomo jednak, czy uda się osiągnąć w tej sprawie porozumienie. Myślałem się, że
to reakcja na wychodzące ciągle na jaw nowe, porażające fakty. W sierpniu prokurator generalny amerykańskiego stanu Pensylwania opublikował raport, z którego wynika, że w ciągu ostatnich 70 lat tylko na terenie tego stanu duchowni dopuścili się przestępstw wobec ponad 1000 dzieci. Problem nadużyć seksualnych był jednym z głównych wątków sierpniowej pielgrzymki papieża do Irlandii. Równocześnie były nuncjusz papieski w Stanach Zjednoczonych, arcybiskup Carlo Maria Vigano, zarzucił Franciszkowi, że nie zareagował na jego doniesienie o pedofilskich przestępstwach jednego z amerykańskich hierarchów. Informacja została jednak przyjęta bardzo sceptycznie, bo arcybiskup Vigano nie przedstawił żadnych dowodów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rosja chce podpisać traktat pokojowy z Japonią. Propozycję taką publicznie złożył prezydent Władimir Putin, który od poniedziałku przybywa we Władywostoku, gdzie trwa wschodnie forum gospodarcze. Wcześniej również goszczący w tym mieście premier Japonii Shinzo Abe wezwał Moskwę do podjęcia kroków na rzecz podpisania takiego traktatu. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosja i Japonia nie zawarły porozumienia pokojowego po zakończeniu II wojny światowej. Oba kraje do dziś toczą spór o część Wysp Kurylskich. Występując w trakcie wschodniego forum gospodarczego, Władimir Putin oświadczył, że Rosja i Japonia mogłyby podpisać traktat pokojowy do końca 2018 roku. Zawrzyjmy traktat pokojowy nie w tej chwili, ale do końca roku, bez jakichkolwiek wstępnych warunków, stwierdził prezydent Rosji. Rosyjski przywódca dodał, że później na podstawie traktatu, jak przyjaciele, będziemy kontynuować rozwiązywanie wszystkich spornych kwestii. Japonia żąda od Rosji zwrotu części Wysp Kurylskich zagarniętych w czasie II wojny światowej i protestuje przeciwko budowaniu przez Rosję baz wojskowych w spornym obszarze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Chciałbym od razu uściślić, w ćwiczeniach poligonowych
moc, na którego powołują się niezależne media, też mówi, że z tym sprzętem to też różnie bywa. Ja bym nie przeceniał negatywnych opinii o stanie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Chciałbym zwrócić uwagę, że przede wszystkim, co jest, obserwując już samą mechanikę tych ćwiczeń, ona dowodzi, tego nie możemy podważyć, że Rosjanie posiadają bardzo duże możliwości logistyczne związane z przerzuceniem dużej jednostki, brygady, razem z ciężkim sprzętem na odległość kilku tysięcy kilometrów. To znaczy zarówno na wschód, jak i na zachód, jak rozumiem. Tak, i chciałbym przypomnieć, że kilka lat temu mieliśmy również ćwiczenia wschód, które wtedy były też bardzo alarmistycznie oceniane. Rosja przygotowuje się do wielkiej wojny i tak dalej, i tak dalej. Wtedy Rosjanie również przywiązywali bardzo dużą uwagę do ćwiczenia możliwości logistycznych, szybkiego wsparcia jakiegoś frontu działań bojowych. Ze szczegółów tych ćwiczeń, na co zwróciłem uwagę, Rosjanie, biorąc również, obserwując również inne ich przedsięwzięcia, nie tylko te ćwiczeniowe, nie tylko tak duże manewry, rozwijają potencjał maskujący siły zbrojne. Istnieją pułki na przykład, które posiadają makiety wyrzutni Iskander czołgów, które są, te makiety to nie jest tylko nadmuchiwany czołg, ale również te czołgi posiadają zabezpieczenie elektroniczne, ponieważ muszą emitować ciepło, fingować łączność elektroniczną. Jest coraz więcej jednostek maskujących działania sił zbrojnych. Po co? Ewidentnie Rosjanie budują system osłony i radioelektronicznej, ale również i fizycznej osłony, takiej mylącej przeciwnika, gdzie się znajdują siły zbrojne. To nie jest słabość, to jest raczej rozwijanie możliwości. Panowie, to jest pytanie do obu panów. Kogo chce przestraszyć Rosja? I może tutaj zacznę od pana Krzysztofa Nieczypora. Pozwolę sobie zacząć od pewnego faktu, który być może w natłoku, w dynamice wydarzeń czasem nam umykają tego rodzaju pewne wydarzenia, wypowiedzi, ale myślę, że warto byłoby zwrócić uwagę na wypowiedź, która pojawiła się jakieś 2-3 tygodnie temu, a mowa tutaj o liderze pewnej legendarnej grupy rockowej, który w ramach swoich występów często występuje z krytyką rządów w państwach, w których występuje, nie ominęło to również naszego kraju, ale warto zwrócić uwagę na to, że w czasie, kiedy występował w Federacji Rosyjskiej, udzielił on wywiadu gazecie Izwiestia i pozwolę sobie zacytować słowa, które wtedy wypowiedział. Chciałbym powiedzieć całemu światu, chcecie rozpocząć wojnę z Rosjanami? Zwariowaliście? Wiecie, z kim macie do czynienia? Wydaje mi się, że to jest dosyć kluczowe stwierdzenie jednego z przedstawicieli, być może przepraszam, biznesu. Chodzi o Rogera Ottersa. Przepraszam. Tak, chociaż obaj panowie udzielają się politycznie, to jednak te wyraźnie prorosyjskie tendencje można zauważyć u lidera tej akurat tej grupy rockowej. Wydaje mi się, że tu zawiera się istota tak naprawdę tych, między innymi tych pozamilitarnych celów manewrów wojskowych, ponieważ wrażenie, jakie ma sprawiać potęga militarna Federacji Rosyjskiej, ma oddziaływać na społeczeństwo, już nie jest lepszym przekaźnikiem tego rodzaju wrażenia, jeśli nie popularne osoby właśnie z kręgu show biznesu. I Roger Waters, możemy się zgadzać lub nie, ze względu na to, jakie opinie on sobą prezentuje, to jednak jest pewnego rodzaju przekaźnikiem. I to trafił właśnie w ten scenariusz, który jest realizowany przez Kreml, to znaczy bez względu na to, czy uznajemy Federację Rosyjską za państwo prawa, a być może niedostatki swobód obywatelskich, być może rządów prawa i tak dalej, to jednak zadzieranie z takim podmiotem sceny międzynarodowej jest co najmniej nieodpowiedzialne, a być może nawet skrajną głupotą. A z tego względu, być może nawet nie zadzieranie, ale nie liczenie się z głosem takiej potęgi, no jest co najmniej rozważne. Czyli muzyków przekonał zachodnich. Panie Piotrze, a czy może przekonać również zachodnich polityków? Że muzycy mają wpływ. To się oczywiście jeszcze okaże. Ale zgadzam się. Czynnik polityczny, przedsięwzięcie
dziennikarz Konstanty Eger, który powiedział, że takie zapraszanie Chin i afiszowanie się z tą przyjaźnią rosyjsko-chińską to jest, cytuję, wpuszczanie wroga tylnymi drzwiami. Panowie, co na tym, co o tym myślicie? Pan Krzysztof? Trudno mi komentować sprawy chińskie, ponieważ nie obejmują bezpośrednio moich zainteresowań, aczkolwiek wróciłbym tutaj do tej roli politycznej, do tej pozamilitarnego aspektu manewrów wojskowych, ponieważ jednocześnie mamy dość trudną, złożoną sytuację w Donieckiej Republice Ludowej. To właśnie do tego przejdziemy jeszcze, bo też uważam, że te dwie rzeczy są jakoś związane ze sobą. I to też jest pewien aspekt tych manewrów, to znaczy ona ma pewne rzeczy bądź przykrywać, bądź pokazywać z takiej strony, w jakiej Kreml chciałby, aby świat to odebrał. Pan Piotr Żadowski, to wrócę do tych Chin. Ja bym nie przeceniał znaczenia związków militarnych chińsko-rosyjskich. A to jest kolejne ćwiczenie, to są kolejne wspomnienia. Tak, ale jak chcę zauważyć, warto ciągle zwracać uwagę na to, jakie siły angażują Chiny. To niewielkie. Niewielkie, nie jest to, nie ma to dla Chin znaczenia strategicznego. Jest to oczywiście akt woli, pokazanie światu aktu takiego przyjaznej współpracy. Ale na ile Rosja, angażując Chiny, nie prowadzi gry w innych dziedzinach gospodarczej, budując dobrą atmosferę i temu również służą kontakty wojskowe. No, chcę przypomnieć, wpuszczają chińskich biznesmenów na Daleki Wschód. To jest również konieczność rosyjska, pamiętajmy o tym. No tak, panowie, ja chcę jeszcze raz się powołać na rosyjskie media, bo w dzisiejszym dzienniku Wiedmosti była taka ocena pana Aleksandra Konowałowa, który nie jest bynajmniej przedstawicielem rosyjskiej opozycji, a szefem Instytutu Oceny Strategicznych, który stwierdził, że zastanawia się nad celowością kosztów, dlatego że takie ćwiczenia bardzo dużo kosztują i czy na pewno cel jest wart tych pieniędzy. I tutaj ja bym zapytał, nie ma możliwości zapytania ile to kosztowało? Tego eksperta rosyjskiego, nie ile kosztowało, tylko w jaki sposób Rosja od 2013 wytrzymuje permanentne ćwiczenia wojskowe, które trwają codziennie. To nie chodzi o duże manewry. Chciałbym zauważyć, że właśnie dzień po dniu na terenie rosyjskim trwają jakieś manewry, ćwiczenia wojskowe, w którym dziennie jest zaangażowane około 10 tysięcy ludzi. I te koszty oni ponoszą od 2013 roku. Nie widzimy, ja nie znam faktów, które udowodniły lub dały mi silną poszlakę powiedzenia, że armia rosyjska nie wytrzymuje finansowo, państwo nie może łożyć na armię. Korekty modernizacyjne, zamykaniu czy ograniczaniu kilku programów sprzętowych, tak jak czołg Armata, nie świadczą jeszcze o zachowujących. Okay, państwo może teraz do pana Krzysztofa Ciebel. Państwo może ułożyć na armię, tylko czy państwo, jak długo jeszcze państwo rosyjskie będzie na to stać? Przypomnijmy, że coś się zaczyna dziać. Ja wiem, ileś razy już żeśmy mówili, że w Rosji coś się zaczyna dziać, ale w tej chwili mamy tę niechcianą ewidentnie przez większość Rosjan reformę emerytalną. Mamy ciągły spadek kursu rubla, mamy jednak coraz trudniejsze warunki ekonomiczne i protesty, zgoda, jeszcze nie bardzo duże, ale też i wybory samorządowe, które też nie poszły tak, jak chciały dokładnie rosyjskie władze, abstrahuję od Rosji. Więc jak długo jeszcze Rosjanie będą chcieli płacić za to, że Rosja podnosi się z kolan? Płacić można w miejscach, również w Donbasie, pan Krzysztof Niczep. Oglądając rosyjską telewizję, publikacje, które są przedstawiane w różnego rodzaju serwisach informacyjnych, wydaje się, że jest to pewna już stała determinanta życia społeczno-politycznego Federacji Rosyjskiej. To znaczy ludność jest przyzwyczajona do pewnego tego statusu wzmożenia militarnego. W związku z tym o co pani
skierowane tyleż w stosunku do Zachodu, żeby postraszyć przeciwników, jak i w stosunku do własnych obywateli, jak rozumiem, że pan Piotrzochowski. Ja to krótko skomentuję. Tak. Pani wspomniała o pewnych negatywnych przykładach z pogarszania się sytuacji społeczno-ekonomicznej w Rosji. No, to już, a tutaj realizujemy potężne przedsięwzięcie militarne, więc nie jest jeszcze tak źle. Ale powiem może trochę rzecz nieprzyjemną, że to też pokazuje, jaka jest oszalacja władzy w Rosji wobec własnego społeczeństwa. Pewne paradygmaty geopolityczne rządzą umysłów polityków rosyjskich. I tak samo już chyba miałem wrażenie, że wybory lokalne, które obserwowaliśmy w Rosji, to właśnie już niski wynik, bo czy pogarszanie się jakichś notowań, to nie ma. 30% frekwencji na Rosję nisko. Ale nie wywiera jakoś specjalnie, nie denerwuje władzy. Nie denerwuje, ona patrzy i tak trwa. Z tej strony Rosji to bardziej widać, jak ten diabeł działa, jak ten diabeł szaleje, bo w Rosji. Panie Krzysztofie, ile pana zdaniem Rosję kosztuje operacja na wschodzie Ukrainy? Bo jednak Rosja mniej lub bardziej bezpośrednio w tym uczestniczy. W jakiej walucie ci pan pani? Tak. Zawieramy się w dolarach. Cała Rosja, proszę państwa.